prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Są też przedstawiciele inżyniera, nadzoru, pan Stanisław Kamiński i również pan Generalnej Dyrekcji Grzegorz Knitter, kierownik projektu realizacji S6 na odcinku czwartym, czyli Kiełpino, Kołobrzeg, Zachód. Zacznę od przedstawienia takiej króciutkiej prezentacji. Pozwolę sobie usiąść. Jeżeli chodzi o realizację drogi S6, będą to takie dość podstawowe informacje wraz z rozszerzeniem o jedną rzecz, o której też warto wspomnieć w kontekście realizacji drogi S6. Najpierw zaczniemy od tego, jak to ogólnie wygląda w naszym regionie w realizacji. Mamy ponad 200 km dróg ekspresowych, czyli jest to cała S6, w zasadzie z tym odcinkiem już można powiedzieć pierwszym ukończonym, Goleniów-Nowogard. Są to również odcinki drogi S3 w rejonie Szczecina, S10 w rejonie Stargardu, obwodnica Kobylanki, obwodnica Wałcza, obwodnica Szczecinka, jak i również te dwie takie mniejsze inwestycje, obwodnica Myśliborza i obwodnica Węgorzyna. Również przygotowujemy się już do tego, aby wkrótce ruszyć z drogą S11 na odcinku Koszalin-Bobolice. W piątek powinniśmy otwierać oferty cenowe w przetargu na zaprojektowanie i budowę tego odcinka i on powinien być gotowy w roku 2023. Wszystkie pozostałe inwestycje są w przygotowaniu, trwa tam opracowanie dokumentacji, projektów, dla niektórych odcinków decyzji środowiskowych. No i mamy tu zapewnione 160 milionów złotych na te prace przygotowawcze, tak aby na kolejne lata już mieć gotowe następne projekty inwestycyjne do realizacji. Jeżeli chodzi o samą drogę S6, to obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, czyli ten odcinek Goleniów-Nowogard został oddany do ruchu. Oczywiście jest też istniejąca obwodnica Nowogardu. No i w budowie mamy odcinki od Nowogardu do Koszalina, łącznie z częścią obwodnicy Koszalina i Sianowa. Jest to, jeżeli chodzi o długość w naszym regionie, no trochę ponad połowa, czy prawie 60% jeszcze w realizacji. Mamy też pewien odcinek problemowy na obwodnicy Koszalina i Sianowa, tak zwaną sekcję drugą, na której wystąpiły problemy z podłożem i tam jest opracowywana dokumentacja i będziemy na przełomie roku, w pierwszym kwartale przyszłego roku ogłaszać przetarg na dokończenie tego fragmentu, jeżeli chodzi o obwodnicę Koszalina i Sianowa. No i ostatni ten odcinek, czyli od Koszalina do Słupska, ponieważ tak my uzyskiwaliśmy decyzję środowiskową również na część w województwie pomorskim. No i tu mamy w trakcie przetarg na opracowanie projektów budowlanych. Są zapewnione też środki na pozyskanie gruntów, czyli zostanie uzyskana decyzja z RID, zostaną wykupione te nieruchomości również na tym odcinku, no i będzie już w zasadzie w 2021 roku gotowy do realizacji. Obecnie według założeń Ministerstwa Infrastruktury zakłada się realizację tego odcinka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Teraz jeżeli chodzi o te odcinki już bardziej nas interesujące, czyli samej S6, no tu mamy ten podział na odcinki realizacyjne, czyli jest to 6 odcinków plus jako 7 obwodnica Koszalina i Sianowa. No i w trakcie realizacji pojawił się jeszcze jako dodatkowy również, można powiedzieć, taki odcinek, ta sekcja druga na obwodnicy Koszalina i Sianowa. Te odcinki, na których dzisiaj będziemy się skupiali, które będziemy wizytowali, to są odcinki Kiełpino-Kołobrzeg, Kołobrzeg-Ustronie Morskie oraz Ustronie Morskie-Koszalin. Jeżeli chodzi o kwestie związane z oddawaniem, to ten pierwszy odcinek, jak już wspomniałem, on został w maju oddany do ruchu. Kolejne, te pozostałe odcinki są w realizacji. Planujemy uzyskanie przejezdności oddania wszystkich odcinków, jeżeli chodzi o Goleniów-Koszalin, w czwartym kwartale tego roku, czyli jeszcze w tym roku będzie można przejechać całością S6, łącznie z częścią obwodnicy Koszalina i Sianowa.
na przełomie mniej więcej drugi, trzeci kwartał, czyli jeszcze w wakacje, powinniśmy oddać tą część zaznaczoną na czerwono obwodnicy Koszalina i Sianowa, a następnie w około października ten jeszcze jeden fragment do węzła z ulicą Władysława Czwartego. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, to tu planujemy, jeżeli chodzi, patrząc od Nowogardu, na przełomie lipca, sierpnia, jeżeli pozwoli na to osiągnięte zaawansowanie, uruchomić jedną jezdnię jako przejazd przez plac budowy na odcinku Nowogard-Płoty i tym samym też również umożliwić ruch pojazdów na odcinku tym kolejnym, przynajmniej do węzła Wicimice, i następne odcinki będą oddawane sukcesywnie w miarę osiągnięcia odpowiedniego zaawansowania robót, jak i również możliwości skomunikowania z kolejnymi odcinkami. W terminach kontraktowych to tu ostatni termin to jest ten właśnie odcinek najbliżej Kołobrzegu, czyli Kołobrzeg Zachód u stronie morskiej, i tu jest termin zakończenia w październiku tego roku, dlatego tu mówimy o czwartym kwartale jako uzyskaniu przejazdu całością drogi S6. Teraz jeszcze kilka słów powiem o takiej rzeczy, która tu na tej drodze się pojawi i będzie ją wyróżniała spośród pozostałych dróg, czyli o tym systemie zarządzania ruchem KSZR, który już na tych wcześniejszych odcinkach, jadąc pomiędzy Goleniowem a Nowogardem, można już pewne elementy zauważyć, ponieważ jest to taka nowa rzecz, jako pierwsza na drogach u nas w regionie zastosowana. No, czyli będzie to system zarządzania ruchem dość rozbudowany, który ma przynieść tu wymierne korzyści, jeżeli chodzi o zarządzanie w sytuacjach awaryjnych, upłynnienie ruchu, zwiększenie komfortu. Generalnie rzecz biorąc, na drodze całej S6 ma on być wdrażany jako w ramach tych realizacji kontraktów, natomiast na pewnych odcinkach jest realizowana infrastruktura, kanały technologiczne, a na innych, jak droga S3, planowane jest to w ramach realizacji projektu centralnego, ponieważ wdrożenie takich systemów jest realizowane w całym kraju, priorytetowo na tych głównych szlakach komunikacyjnych. No jest to związane ze stworzeniem pewnej architektury też informatycznej, natomiast to, co jest najważniejsze, to będzie to, co na drodze, czyli to będą takie tablice zmiennej treści, które będą wyświetlały komunikaty dla kierowców. Będzie można tam określone komunikaty o tym, że są utrudnienia, o tym, że jest ślisko na jezdni, wyświetlać. Będą też pewne znaki zmiennej treści, znaki tak zwane pryzmowe, które również będą umożliwiały, to będzie znak nieelektroniczny, natomiast on będzie posiadał kilka możliwości, jeżeli chodzi o prezentowanie danego komunikatu. Będą specjalne czujniki, kamery zamontowane na tej drodze. W zasadzie kamery będą chyba co 2 km. W związku z tym praktycznie cała droga będzie pod podglądem. Będą specjalne również czujniki pokazujące stan nawierzchni, jeżeli chodzi o utrzymanie zimowe. No i cały ten system będzie spięty i zarządzany poprzez infrastrukturę na obwodach utrzymania, które powstają, i tych obwodów utrzymania jest 4 w ramach realizacji drogi ekspresowej, jak i również poprzez tu centralny punkt w siedzibie generalnej dyrekcji. No i to pozwoli na to posiadanie pełnych informacji o tym, jak ruch na drodze wygląda, czy nie tworzą się zatory, i również sterowanie poprzez wyświetlanie, prezentowanie odpowiednich komunikatów dla kierowców. I to jest w zasadzie, można powiedzieć, pierwszy taki system tu tak rozbudowany na naszych drogach, jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie. I to by było na tyle. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania na tym etapie,
no to proszę, proszę bardzo, ale myślę, że większość będziemy starali się tu już na placu budowy powiedzieć i też ewentualne kwestie wyjaśniać.